Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Parallel Worlds. A jakby Was ciekawiło, jakim cudem dostałem się szybko do świątyni, to użyłem kamienia teleportacyjnego. W Quadrosie mam kolejne dane, aby je odczytać, potrzebny mi jest komputer. Po pierwsze, cieszę się, że wróciliście cali i zdrowi. Widzę, że bardzo Ci zależy na użyciu komputera. Dobrze, nie traćmy czasu. Zaraz zobaczymy, co to za rewelacje znajdują się na tej płycie. Wieża telewizyjna. Program do korsańskich telewizorów. Nadawane są z wieży telewizyjnej programy. Wieża jest daleko za od terytorium Korsani. Blisko natomiast starej Korsani. Udało mi się odkryć, że kontrola nadawanego programu odbywa się już na poziomie Korsani. Na tej płycie jest wirus. Przygotowywałem go przez lata. Za jego pomocą można nadać zwierzy każdy program, omijając wszelakie zabezpieczenia. Wystarczy użyć płyty. Przy pomocy tej płyty dokonanie sabotażu jest dziecinnie proste. Jedyny problem stanowi to, jak dostać się do wieży. 6 4 9 Aż sobie zapiszę te liczby na przyszłość. Ha, taki będę wspaniały. 3 Christopher Windsor. Jak widzieliście, płytę tę stworzył Christopher Windsor? To ktoś z twojej rodziny, prawda? Tak. To mój ojciec. Oj, Will, co tu dużo mówisz? Twoja rodzina to byli naprawdę dzielni ludzie. Zawsze myślałem, że jestem odważny. W końcu wiem też, co to korsańska niewola. Ale im bardziej poznaję historię twojej rodziny, tym dalej jestem od przekonania o mojej wielkiej odwadze. Opowiedz mi, Will, co wydarzyło się w miejscu, w którym byliście. Trudno jest mi o tym opowiadać, powiem tyle. Odnalazłem swoją matkę, zrobili z niej potwora. Zupełnie postradała rozum, chciała mnie zabić. Biedny człowieku. Jednak w efekcie końcowym zabiła siebie. Podejrzewamy, że przez chwilę mnie poznała. To możliwe. Człowiek nie tylko ma rozum i zmysły, ale także serce i ducha. Rozum można zniszczyć, serce, jeśli było czyste i znało, co to miłość, jest niezniszczalne. Twoja matka musiała cię bardzo kochać. Przypomniałeś jej sercu to, co to uczucie znaczy. Może, patriarcho, masz rację, ale wciąż nie umiem się pogodzić z tym, że ona... że cała moja rodzina nie żyje. Oczywiście, to normalna rzecz. Z czasem coraz lepiej cię poznaję i ty jesteś dla mnie obrazem swoich bliskich. Dlatego jestem pewien, że dla nich śmierć była lepsza niż upokorzenie, szaleństwo i niewola. Chcesz powiedzieć, że nie powinienem się zamartwiać? Tak, Will. Pomyśl, oni nareszcie odzyskali spokój. Ty musisz żyć. Proponuję, byś schował zmartwienia do kieszeni i działał. Chcę działać. Teraz, kiedy wiem, że jest takie coś jak wieża telewizyjna i mam możliwość dokonania sabotażu, chcę to zrobić. A my ci w tym pomożemy. Nie ma mowy, byś robił to sam. Pewnie, że nie. Po to jesteśmy. Jako rasowy wampir z miłą chęcią przekąsz naszych wrogów. Trzeba się zastanowić, co to za numery. Numer podany jest na tej płycie. 6493? Też mnie to zastanawia. Tym bardziej, że podany jest po słowach. Że jedynym problem to dostanie się do wieży. Myślicie, że to jakiś kod? Do czego? Nie wiem, zastanawiam się. Pamiętajcie, że jest też mowa o tym, że wieża jest niedaleko starej Korsani. Czyżby to było coś związanego z tą windą, a to był kod do niej? Kto wie, albo numer piętra może takiego specjalnego. Kto wie? Wiem! Nie przypominasz sobie, Will? Idąc drogą do starej Korsani, tym konkretnie tym tunelem. Były tam drzwi. Racja, ten kod służy, by je otworzyć. Nawet gdy to prawda, to co chcemy zrobić, ażeby dokuczyć opiekunowi?
Nagramy kamerą krótki film. Będzie on o nas i będzie pokazywało życie poza Korsanią. Dzięki wieży uda nam się wyświetlić to w domach wszystkich Korsańczyków. To będzie początek końca opiekuna. Uważam, że to świetny pomysł. Tak, tylko skąd tutaj zdobyć kamerę? A skąd w Nomardis komputer? Do niedawna nawet nie wiedziałem, co to jest. Nasz drogi sprzedawca broni często urządza sobie wędrówki po lasach. Znajduje przeróżne rzeczy, nie wiem, czy ma to, czego potrzebujesz. Jeśli się jednak nie zapytasz, nigdy się nie dowiesz. Racja, udajmy się więc do sprzedawcy broni. Dziękuję, Quardrosie, za pomoc. Zawsze chętnie służę radą. Fiu. Jesteśmy po masie cutscenek. Nagrywam te odcinki pod rząd, więc już powoli robię się aż zmęczony od tych cutscenek. No ale cóż. Takiego kopa fabularnego oczekuję po każdym dobrym RPG-u, chociaż no niestety... niektóre rzeczy chciałbym, żeby potoczyły się w tej grze inaczej, no ale cóż. A teraz będę aż taki chamski, aż taki... Jakby to się powiedzieć, no... Rozrzutny, że użyję namiotu, żeby się przespać. Nie będę biegł do domu. Bo jestem na to zbyt leniwy. I też nie chcę mi się robić cięcia. To jest prawda. Przyznaję się szczerze i w swej wierze. A jako, że jestem ateistą i nie mam wiary, to jest mały problem z tym, no ale cóż. Słucham, potrzebuję kamery. Ma pan taką? Kamera? Znalazłem jedno urządzenie kiedyś niedaleko Wielkiego Muru. Słyszałem, że potrafi uwiecznić obraz, ale nie wiem, jak to niestety działa. Mógłbym kupić to urządzenie? To z pewnością to, czego szukam. Sprzedam, oczywiście. Koszt to 7000 org, trochę dużo. No to jak będzie? Kupujesz to urządzenie? Kupuję. To była bardzo dobra transakcja. Zapraszam też do oglądania broni. Niedawno miałem nową dostawę. Będę o tym pamiętał. Zobaczmy, co nowego masz, człowieczku. A jednak nie, najpierw jest tutaj cutscenka. W ogóle Willy, jaki strój. Posłuchajcie, to musi być naprawdę świetny pomysł. No tyle to my Katarina wiemy. Ja mam pewien pomysł na scenariusz. No mów, jestem taka ciekawa. Proponuję nakręcić melodramat o samotnym wampirze zakochanym w kobiecie. Coś o ich niespełnionej miłości. Bleee. Drugi raz tej historii bym nie przeżył. Ja też uważam, że ta historia jest przepiękna. Dzięki, Marcelina, zawsze wiedziałem, że mogę liczyć na twoje poparcie. Uważam natomiast, że to słaba opowieść na film. Ała. Will, co się stało? Oparzyłem sobie rękę, prawie mi ją spaliło. To pewnie nic poważnego. Tak, Will ma skłonności do wyolbrzymiania sytuacji. Tak, wróćmy do rozmowy. Jesteście bez serca. Ja nakręciłbym historię pięknej kapłanki poszukującej miłości. No, to jest niezłe. Ja nakręciłbym historię, kiedy ta kapłanka znalazła już miłość. I dzięki temu nigdy w życiu nie musiała już nosić ubrań. Morgan, ty świnio jedna. Nawet patałachu nie potrafisz wymyśleć czegoś porządnego. Ja uważam, że to byłoby dobre. Masz szczęście, że mam lepsze zajęcia niż ażeby to ci dokopać. Sądzę, że to taki mało oryginalny pomysł. Popieram. Bardziej oryginalne byłoby to, żeby zamiast kapłanki wystąpiła piękna, błękitnooka czarodziejka. Zupełnie się nie zgadzam. Poczekajcie chwilę, muszę coś załatwić. A temu co? Idę o zakład, że zgłodniał. O, królikos. I tak skończysz w moim brzuchu. Będę wyjątkowo łagodny. Nie bój się. Co to? Królik olbrzym? Panie królik, obiecuję, że już nigdy nie tknę małych królików. I dlatego, panie królik, ma pan przepaskę na oku? O, mamo.
Ołódź. Fox, to, że wróciłeś brudny z rozszarpanym ubraniem, to wcale nie oznacza, że pobił cię olbrzymi królik z przepaską na oku. Kiedy to prawda? Dlaczego mi nie wierzycie? A czy było przy nim stado białych myszek? I czy miał hak zamiast przedniej łapy? Nie wiem, nie przypatrywałem się. Myślicie, że zwariowałem? Zaprowadzę was tam. Chyba wiem, co się stało. Wierzysz mi? Wampiry, gdy są głodne, wariują. Ty jesteś głodny, dlatego wydawało ci się, że popił cię królik olbrzym. To jak wytłumaczysz stan, w jakim wróciłem? Z głodu zasłabłeś, wpadłeś w krzaki, potem dokopał ci jakiś chochlik i sprawa jasna. Och, jakie to przykre, nikt mi nie wierzy, że zaatakował mnie bezlitosny olbrzymi królik z przepaską na oku. Wierzymy, wierzymy. Tak, tak, wierzymy. Przestańcie się ze mnie naśmiewać. Wydaje mi się, Will, że mistrzem kuchni to ty nie jesteś. To moja specjalność, zupa korzenna. A korzeni? Jakich roślin użyłeś? Nie wiem, to akurat najmniej ważne. Wiesz, bo znam takie rośliny, których korzenie mają właściwości przeczyszczające. Spokojnie, zadbałem o to, by nie było żadnej pomyłki. A jak w ogóle się czujesz? Już lepiej, Quadros bardzo mi pomógł. Cieszę się, bo bardzo się o ciebie martwiłam. To miłe z twojej strony. Wiesz, myślałam też dużo o tym, co się wydarzyło przed naszą podróżą do Starej Korsanii. Uciekłaś wtedy? Nie chciałaś, żebym cię całował? Nie, nie. Nie o to chodzi, po prostu byłam zaskoczona. Są rzeczy, które trudno jest mi wyjaśnić. Czemu mówisz tak cicho? Nie chcę, by inni usłyszeli. Tak jak powiedziałam, nie potrafię wyjaśnić ci wszystkiego. Ale ten pocałunek był dla mnie wyjątkowy. Pierwszy raz ktoś całował mnie w taki sposób. Sama nie wierzę, że to mówię. Ale chciałabym, żeby to się powtórzyło. Śmiejcie się, śmiejcie, ale ja idę coś zjeść, bo jestem głodny. Też coś zjem. Mam nadzieję, że to, co pichci Will, jest jadalne. Z tym może być różnie. Dobra, wyjdźcie, a ja pomyślę nad scenariuszem. Co by tu wymyślić? Też chciałbym, aby się to powtórzyło. Może nie powinienem był wtedy nadawać takiego tempa, ale nie mogłem się powstrzymać. Will, jesteśmy dorośli, wiemy, co dla nas najlepsze. Chciałbym się bardzo przytulić. Na co więc czekasz? Nie pytaj. Po prostu to zrób. Nie pytaj mnie, Rok, po prostu to zrób. Przytul mnie! Panuj się, stary, ale ich rozmowa tak mnie wzruszyła. Znajdziesz swoją glorię, to będziesz ją przytulał do woli. Jesteś taki zimny. Will, daj coś zjeść, bo jestem bardzo głodny. Częstuj się. Poczekam, aż spróbujesz tego dania. Całkiem niezłe. To naprawdę jest smaczne. Cieszę się. Wiecie co? Muszę na chwilę wyjść. Jeszcze jesteś głodny? To co innego. Will, jesteś pewny, że nie użyłeś korzeni, o których mówiłam? 20 minut później. Fox, czy wszystko w porządku? Tak, tak, nie martwcie się. Jesteś pewny? Już trochę tam siedzisz? To zajmie chwilę, naprawdę. 3 godziny później. Zaczynam się o ciebie martwić. Zupełnie niepotrzebnie, wszystko jest pod kontrolą. Rozmawiałam z Willem, wymyślił coś super. Gdy tylko Fox stamtąd wyjdzie, nagramy co trzeba i pójdziemy porozmawiać z Quadrosem. A potem nawierzę w rzeczy samej. Hej, hej, jesteście tam? Już prawie skończyłem. Ja pierniczę, Will, coś ty tam dodał. Coś ty tam dodał, człowieku chory. Quadrosie, chcieliśmy cię poinformować, że nagraliśmy film potrzebny sabotażu i wruszamy na wieżę. Rozumiem, uważajcie na siebie.
Patriarcho, nie chcę naciskać, jednak obiecałeś podzielić się pewną informacją. Masz rację, droga Katarino. Opowiem wam wszystko, gdy tylko wrócicie z ta waszej wyprawy. Póki co zdradzę wam, że promień prawdy dostarczony przez Gildię Magów może zmienić los wszystkich. To brzmi bardzo interesująco. Na razie nie zawracajcie sobie tym głowy, jak tylko wrócicie, porozmawiamy. Nie jestem pewien, czy powinniśmy o wszystkim mówić osobom, które w swojej grupie mają wampira. Mam w tej materii ogromne wątpliwości. Lorn, oni udowodnili już swoje oddanie, poza tym jest z nimi Katarina. Pozwól Ordinorze zauważyć, że kapłankę Katarinę też znamy od niedawna. Dosyć! Postanowiłem im zaufać, jeśli się pomylę, będzie to miało katastrofalne skutki. Jednak wierzę w nich. Czy możemy już odejść, patriarcho? Ruszajcie, przyjaciele. Fox troszeczkę z tyłu stoi, chyba nie chce znowu przykładowo się stać. Prysznic mnie zaszkodził. No to Willu, weź się umyj, a użyjemy oczywiście do mycia się chusteczek nawilżających. Ale reszta już w kolejnym materiale. Na razie i cześć.